Cześć, witamy Was w naszym studiu, a to oznacza, że... że kolejny odcinek Kuriera Akademickiego przed Wami. Zobaczcie, co dzisiaj dla Was mamy. Kajak, kulminacje. Z jednej strony to jest szansa dla studentów, którzy mają swoje pasje i talenty, żeby się nimi podzielić z szerszą publicznością. N, jak nowe kierunki. Władze naszej uczelni, podobnie jak i innych uczelni, reagują na potrzeby rynku. Z, jak zadbaj o linię. Coraz więcej osób biega, uprawia sport, jest też dużo portali i powstaje dużo też blogów oraz fanpage'ów na Facebooku, gdzie jest promowana zdrowa żywność. Jeśli jesteś maturzystą lub studentem, dla którego jeden kierunek to za mało, kolejny materiał jest dla Ciebie. Nie wierzysz, że Twoje niecodzienne zainteresowania mogą zagwarantować Ci dyplom i pracę? Poznańskie uczelnie wyższe postanowiły otworzyć nowe kierunki i kilka nowych specjalności, żeby każdy z Was mógł znaleźć coś dla siebie. Nowy rok akademicki, nowe kierunki. Już od października poznańskie uczelnie wyższe zaproponują studentom szereg nowych kierunków. Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza dla swoich przyszłych studentów oferuje nowe kierunki, takie jak dialog i doradztwo społeczne, geodezja i kartografia, komunikacja europejska, Polacy i Niemcy w Europie, studia prawno-ekonomiczne oraz 8 specjalności. Natomiast instruktor sportu oraz gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna oraz różne specjalności fizjoterapii to oferty AWF-u. Jakie nowe kierunki pojawią się na Uniwersytecie Przyrodniczym? Będą na naszej uczelni, na Uniwersytecie Przyrodniczym, otwarte 3 nowe kierunki. Pierwszy to inżynieria i gospodarka wodna na Wydziale Melioracji Wodnych i Ochrony Środowiska. Drugi kierunek, projektowanie mebli na Wydziale Technologii Drewna. I trzeci, to jest najnowsza decyzja sprzed kilku dni, medycyna roślin. Uniwersytet Medyczny oraz Politechnika Poznańska w nadchodzącym roku akademickim nie planują wprowadzać żadnych nowych kierunków i specjalności. Różnorodne zainteresowania, perspektywa dobrej pracy i niemałe zarobki to powody, dla których studenci nie poprzestają na studiowaniu jednego kierunku. Czy da się pogodzić pasję i życie studenckie ze studiowaniem dwóch kierunków? Po pierwsze, no, trzeba zdawać sobie sprawę z konsekwencji, że jest to brak czasu i przeogromne zmęczenie. W moim przypadku jest to szczególnie trudne, dlatego że tak jak powiedziałaś, stosunki międzynarodowe znajdują się na Morasku, filologia zupełnie w centrum Poznania. I nieraz mam 15 minut na przemieszczenie się z jednego miejsca na drugie, co jest wykonalne, i liczę często na wyrozumiałość profesorów. Trzeba pamiętać także o dodatkowych działaniach studenta. U mnie jest to zespół folklorystyczny, który działa i współpracuje od wielu lat aktywnie z Uniwersytetem Adama Mickiewicza. Czym kierują się studenci, wybierając dodatkowy kierunek? Moja decyzja podjęcia się dwóch kierunków studiowania na pierwszym roku nie była całkowicie świadoma, dlatego że ta propozycja rządowa z jednej strony zmusiła mnie do podjęcia takiej decyzji. Jeżeli tej propozycji rządowej by nie było, to aktualnie byłabym jednokierunkowcem i dopiero od przyszłego roku akademickiego zaczęłabym naukę na drugim kierunku. Sytuacja dwukierunkowców ulegnie jednak zmianie od przyszłego roku akademickiego. No, muszą przygotować się na to, że mogą płacić, mogą wnosić opłatę za studiowanie drugiego kierunku studiów, aczkolwiek nie jest to takie oczywiste, dlatego że ustawodawca wyraźnie stwierdza, że z opłaty za drugi kierunek studiów będą zwolnieni ci, którzy studiują na poziomie bardzo dobrym. 10% najzdolniejszych studentów na roku będzie mogła bezpłatnie studiować na dwóch wybranych przez siebie kierunkach. Jest więc o co walczyć. Czas na sztukę. I mówiąc czas, mam na myśli dwa piękne majowe dni. Zrób zdjęcie, wyrecytuj, rozegraj to. Spójrz na sztukę z innej strony. O czym mówimy? O tajemniczym festiwalu o nazwie Kulminacje. Kulminacje. Festiwal Kultury Studentów odbędzie się już po raz czwarty na kampusie Szamarzewo. Od pierwszej edycji tworzą go studenci, pracownicy, a także przyjaciele Wydziału Studiów Edukacyjnych i Wydziału Nauk Społecznych UAM. Skąd pomysł na taką, a nie inną nazwę? Jest wynikiem takiej twórczej burzy mózgów na jednych z zajęć studentów właśnie naszego wydziału, Wydziału Nauk Społecznych. No i tak naprawdę mówi o tym, że kulminacje to jest czas, kiedy kumuluje się cała sztuka i pasja, którą jakby studenci są zaangażowani w ciągu całego roku akademickiego. Festiwal w ciągu dwóch majowych dni oferuje studentom spotkania ze sztuką pod różną postacią.
postawiliśmy przede wszystkim na warsztaty i to warsztaty artystyczne, zakładające tutaj rozwój talentów właśnie artystycznych studentów, czyli warsztaty wokalne, bębniarskie, twórczości ekologicznej i też takie warsztaty, które pomogą studentom wejść na rynek pracy, rozpocząć karierę zawodową i tutaj jest monopol negocjacji, tutaj jest warsztaty, które powiedzą studentom, jak zareklamować eventy kulturalne. Są też warsztaty z motywacji, z kreatywnego, twórczego myślenia i to są właśnie ta część warsztatowa, a oprócz tego stawiamy na muzykę, na koncerty. Tegoroczną nowością festiwalu jest zaproszenie do udziału w nim uczestników szkół średnich, a w szczególności maturzystów, dla których Instytut Kulturoznawstwa przygotował specjalną ofertę. Warsztaty humanisty będą miały 4 odsłony. Warsztaty twórczego myślenia prowadzone przez doktora Marka Chojnackiego, warsztaty dostrzegania niewidzialnego połączone z grą miejską prowadzone przez dr Mariannę Michałowską, warsztaty muzyka kultur, czyli warsztaty dobrego słuchania prowadzone przez profesora Krzysztofa Moraczewskiego i warsztaty twórczego pisania prowadzone przeze mnie, czyli Piotra Jakubowskiego. Nie pozostaje nam nic innego jak spróbować swoich sił w śpiewaniu, graniu, recytowaniu, malowaniu czy fotografowaniu. Po tym, jak pochwalicie się swoim talentem, przyjdzie czas na świętowanie oraz zasłużony odpoczynek. Finałem kulminacji, finałem całego festiwalu będzie wspomniana impreza w Ciciborze i będzie to połączone właśnie z podsumowaniem, zakończeniem całego festiwalu. Szczegółowy program kulminacji znajdziecie na tej stronie internetowej. Śledźcie też facebookowy fanpage festiwalu, na którym na bieżąco pojawiają się najważniejsze informacje. Kulminacja nastąpi w dniach od 13 do 14 maja. Nie może Was tam zabraknąć. Do zobaczenia. Uczelniane stołówki, bary, bufety. Kto z nas w nich nie bywał? Tego typu lokale istnieją już na każdej uczelni. Postanowiliśmy więc sprawdzić, co studenci najczęściej w nich zamawiają. Sprawdziliśmy też, jak studenci dbają o formę. W końcu lato tuż, tuż. Pora zadbać o linię. Jest 8:00. Mogłoby się wydawać, że Poznań powoli i leniwie rozpoczyna kolejny dzień. Nic bardziej mylnego. Na ulicach mnóstwo rowerzystów, w parkach setki ludzi wybrało się już na poranny jogging. Wśród nich są także studenci, którzy pracują nad formą. W końcu sport to zdrowie. Ale to nie wszystko. Trzeba jeszcze dobrze zjeść. Na szczęście z pomocą przychodzą wtedy wydziałowe bufety. W karcie dań wybór niemały, a i ceny całkiem kuszące, co najchętniej wybierają studenci. Najczęściej z tanich dań, tak jak boloński, naleśniki i pierożki. Jedne uczelnie stawiają na wygląd, inne na promocyjne ceny. Uczelniane stołówki nie działają wszędzie, ale gdy już się pojawią, to przeżywają prawdziwe oblężenie. Kolejki małe nie są, dlatego dla mniej cierpliwych pozostają jakże funkcjonalne automaty z jedzeniem. A jak powinno wyglądać nasze menu? Nasze posiłki były urozmaicane owocami i warzywami, a także żeby były one spożywane regularnie. Chyba wszyscy się z tym zgodzimy. Zdrowe jedzenie to nie wszystko. Żeby utrzymać odpowiednią formę, i tu żadnego zaskoczenia chyba nie będzie, trzeba uprawiać sport. Wszak w zdrowym ciele zdrowy duch. Studenci nie tylko chętnie ćwiczą, ale również propagują różnego rodzaju studenckie inicjatywy. Przykładów daleko szukać nie trzeba. Osiedlowym studentem może stać się każdy. Na czym polega ta akcja? I trener osiedlowy ma przede wszystkim za zadanie zagospodarować czas wolny dzieciom na osiedlach. Po drugie, pokazać nowe formy aktywności fizycznej. Po trzecie, ukryte jak gdyby wartości, które są związane, a mianowicie zachęcić ich do aktywności fizycznej, pokazać wartości prozdrowotne nie tylko w okresie wakacji, ale na cały rok szkolny, a może i do końca życia. A główny czynnik, który jak Państwo wiecie i widzicie na naszych trybunach, uczynię fair play. Istnieje także szereg inicjatyw powstałych na Facebooku. Młodzi ludzie spotykają się w konkretnych miejscach po to, żeby razem ćwiczyć. Odwiedźcie profil Street Workout i przekonajcie się sami. Świadomość odpowiedniego, zdrowego trybu życia budujemy od najmłodszych lat. Z biegiem lat, z braku czasu nieco się ona rozmywa. Ale nigdy nie jest za późno, żeby coś zmienić. Jest tylko jedna dewiza, którą należy się kierować. Chcieć to móc. A teraz przegląd najważniejszych informacji z akademickiego Poznania.
Jesteś na bieżąco ze zmianami w polskim systemie edukacji? Znasz fascynujących ludzi i ciekawe historie związane ze zdobywaniem kwalifikacji? Konkurs Kwalifikacje na Fali są właśnie dla Ciebie. Mogą w nim wziąć udział dziennikarze zatrudnieni lub współpracujący z mediami ogólnopolskimi i lokalnymi, publicznymi i komercyjnymi oraz radiowi producenci niezależni, a także studenci szkół wyższych z kierunków dziennikarskich i medioznawczych. Na autora najciekawszego materiału radiowego dotyczącego krajowych ram kwalifikacji czeka nagroda w wysokości 5000 zł. Swój udział można zgłaszać do 30 czerwca. Ukończyłeś w tym roku Wydział Towaroznawstwa na kierunku Towaroznawstwo lub Zarządzanie i Inżynieria Produkcji? Słuchaj uważnie! Na Uniwersytecie Ekonomicznym już 14 i 15 maja odbędą się 8 Dni Młodych Towaroznawców. To świetna okazja, by zaprezentować swoją pracę licencjacką bądź magisterską i zawalczyć w konkursie prac seminaryjnych. Organizatorzy zapraszają także na 9. już Międzynarodowe Forum Studenckich Kół Naukowych Towaroznawstwa. Będzie się działo. Więcej drogowskazów na stronie internetowej Uniwersytetu Ekonomicznego. Do biegu, kaski w łóż, start! Każdy wyścig wymaga przygotowania, podobnie jak decyzja o wyborze kierunku studiów. Bieg w kasku na Politechnice Poznańskiej był elementem ogólnopolskiej akcji promującej studia inżynierskie wśród kobiet. Dziewczyny na Politechniki. Maturzystki założyły białe kaski, a studentki żółte. W nagrodę za przebiegnięcie wokół centrum wykładowego każda z kilkudziesięciu uczestniczek otrzymała charakterystyczne nakrycie głowy. To co dziewczyny? Biegniemy na Politechnikę? Interesujesz się kulturą wschodu? Masz duszę podróżnika nie tylko palcem po mapie, ale również w rzeczywistości? Weź udział w drugim festiwalu Wybieram Wschód, organizowanym przez Europejskie Forum Studentów. Od 10 do 12 maja będzie można wziąć udział w warsztacie języka azerskiego i ukraińskiego, panelu dyskusyjnym dotyczącym praw człowieka na Białorusi, a także zasmakować prawdziwie gruzińskich przysmaków. Szczegółowy program znajdziecie na tej stronie internetowej. Student czytać lubi, ale czyta mało. Czas temu przeciwdziałać. Od 8 do 15 maja Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje 10. Tydzień Bibliotek. W tym czasie będziemy mogli bardziej zapoznać się z rozmaitą twórczością związaną z bibliotekami i książkami, a także zbliżyć się do lektury. Harmonogram wydarzeń znajdziecie na tej stronie internetowej. Pozostając w temacie bibliotek, chcielibyśmy przypomnieć wszystkim studentom, że od 1 czerwca aż do października Biblioteka Uniwersytecka przy ulicy Ratajczaka będzie nieczynna z powodu remontu. I na koniec mamy dla Was dobrą wiadomość. Kurier Akademicki został bowiem patronem medialnym festiwalu Juvenalia 2013. Tak więc śledźcie nasz facebookowy fanpage, aby być w centrum wydarzeń. A z nami spotkajcie się za 2 tygodnie. Cześć!